Zdajcie sam, to oni pojechali na kanale i ktoś komuś pojechał nam się na pytanie, żeby tam do nich spodziewać. Zdajcie, robicie się. Słuchaj, jakoś coś tam się spodziewać. Wiosny 2024. Wysoka Rado, Szanowni Goście, otwieram 46. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świerzynie. Witam przybyłych Państwa radnych, witam Panią Burmistrz, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz. Witam kierowników wydziałów, witam zaproszonych gości, bardzo serdecznie witam naszych dyrektorów naszych szkół. Witam przedstawicieli klasy, nie ma, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz. Uczestniczący w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunku. W myśl artykułu 6 ust. 1 litera A oraz artykułu 9 ust. 2 litera E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 94/46 WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tak zwanej ONO. Przechodzimy teraz do sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie obecności na ten dane. Dwukrotnie niebieski przycisk. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 21 radnych. 19 radnych jest obecnych na sali sesyjnej, dwóch radnych obecnych jest w sposób zdalny. W związku z czym Rada Miejska może podejmować pewną ustną uchwałę. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 statutu gminy może wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Skoro nie ma, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię Państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na danej gminie Świebodzim w roku szkolnym 2021-2022. Punkt czwarty, sprawozdanie działalności burmistrza Świebodzina za trzeci kwartał 2022 roku. Punkt piąty, projekty uchwał. I tak w kolejności w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Drugi projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2034. Trzeci projekt w sprawie utworzenia Świebodzińskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Czwarty projekt w sprawie zmiany uchwały nr 30/406/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin zmienionej uchwałą nr 43/578/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 czerwca 2022 roku. Piąty projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 31/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kościula po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 276, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego nr 78, pozycja 1064 z dnia 2 lipca 2009 roku, zmienionego uchwałą nr 39/426/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2017 roku oraz
zmieniony uchwałą nr 13/2006/2019 Rady Miejskiej w Śródzinie z dnia 29 listopada 2019 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2019 roku, pozycja 3381, której tekst jednolity ogłoszony został uchwałą nr 17/250/220 Rady Miejskiej w Śródzinie z dnia 8 maja 2020 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 25 maja 2020 roku, pozycja 1405. I sprostowany obwieszczeniem Rady Miejskiej w Śródzinie z dnia 29 czerwca 2020 roku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 17/276/2020 Rady Miejskiej w Śródzinie z dnia 29 czerwca 2020 roku. Szósty projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Świebodzin, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarowe i za godzinę doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród. Siódmy projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. Ósmy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Dziewiąty projekt w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Dziesiąty projekt w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Małomuńskiej. Jedenasty projekt uchwały w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na gminnych nieruchomościach na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej. Szóstym punktem dzisiejszej sesji będą zapytania i interpelacje. Siódmym sprawy różne. W sprawach różnych przedstawimy analizę oświadczeń majątkowych złożonych do przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do burmistrza Świebodzina i ósmy punkt zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Skoro nie widzę, uważam porządek za przyjęty. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin. Informacje otrzymali Państwo w formie pisemnej. Z wyprzedzeniem był czas, żeby się z nią zapoznać. Dzisiaj na naszej sesji są obecni również dyrektorzy szkół. Gdybyście Państwo mieli jakieś szczegółowe pytania, to Państwo dyrektorzy na pewno chętnie też na nie odpowiedzą. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Ja może nie chciałbym pytania, ale korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli za ich pośrednictwem, wszystkim nauczycielom za ich trudną, niełatwą pracę. Miesiąc październik jest miesiącem szczególnym. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie wszystkim Państwu podziękować tutaj obecnym i tym, którzy nie są obecni. Oczywiście też dziękuję Pani Marcie i wszystkim tym osobom, które przygotowały informację oświatową. Wiem, ile trzeba pracy i wysiłku, żeby przygotować taki materiał. Także jeszcze raz wszystkim Państwu obecnym bardzo serdecznie dziękuję. No dobrze, to może jedno pytanie. Bardzo proszę, Pan Radny Daniel. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do Pana Dyrektora Jana Wieczorka. W zeszłym miesiącu żeśmy się spotkali na Komisji Oświaty i pytałem się o wykonanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy. Pan mnie zastanowił wskaźnik wykonania i nie otrzymałem informacji zwrotnej. Pan Dyrektor miał nam informację przekazać i to też Pani Kierownik, że też nie otrzymała, jakbym mógł prosić o wyjaśnienie. Panie Przewodniczący, ja od razu po naszym spotkaniu spotkałem się z Panią Główną Księgową Szkół, ten temat rozmawialiśmy. Okazuje się, że ten współczynnik wykonania był taki, ponieważ te wszystkie rzeczy, które byśmy rozwali w tym pierwszym półroczu, były troszeczkę okrojone ze względu na ten okres, który prawda był pandemią. Natomiast w tej chwili, że tak powiem, ten współczynnik jest taki, jak powinien być. Dziwię się, że Pan Przewodniczący nie otrzymał tej informacji. Być może, że Pani Księgowa zapomniała, poprosimy, żeby się z Panem skontaktowała. Także bardzo przepraszam. Postaramy się wytwornie to zmienić jeszcze raz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa? No skoro nie ma, to dziękuję bardzo. Anita mnie trochę uprzedziła. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Również przyłączam się do tych podziękowań. Pani Anita wszystko już bardzo dokładnie powiedziała, w zasadzie tak jak ja chciałem powiedzieć, także nie będę się powtarzał. I też dziękuję tutaj pracownikom Wydziału za przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję. I cóż, no życzę samych sukcesów i owocnej pracy. Drugi wiceprzewodniczący, to tak wiele. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu sprawozdania z działalności Komisji za trzeci kwartał. Również oczekiwali Państwo na piśmie z wyprzedzeniem. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę pytań. W związku z tym stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwały. Bardzo proszę Panią Izabelę za głos. Projekt uchwały nr 639 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Uchwała omówiona na wszystkich komisjach, zyskała Państwa aprobatę. Żadnych zmian do uchwały w trakcie komisji nie wprowadzaliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. I pan Tadeusz Jankowicz? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za, 1 radny był przeciwny. Kolejny projekt to projekt numer 640 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2034. Ten projekt był również omawiany na wszystkich komisjach i do tego projektu nie wniesiono żadnych uwag. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie, to zarządzam głosowanie. Małgorzata Osica? Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 19 radnych głosowało za, 1 radny był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu. Dziękuję Pani Skarbnik. I o przedstawienie kolejnych projektów uchwał, a w zasadzie jednego, proszę Panią Darię Kołodziej, jak zastępcę kierownika Wydziału Mieszkania. Projekt uchwały nr 644 w sprawie utworzenia Świebodzińskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Projekt uchwały został przedstawiony na wszystkich komisjach i został rozważony na komisji. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zanim zarządzę głosowanie, tylko do Państwa informacji, aby ta uchwała została przyjęta przez Radę, musi uzyskać bezwzględną większość ustawowego składu Rady, czyli w naszym przypadku 11. Bardzo proszę, zarządzam głosowanie, proszę o oddawanie głosów. Pani Małgorzata Osica? Pan Tadeusz Janowicz? Większością głosów 20 radnych głosowało za, 1 radny był przeciwny. Czyli stwierdzam, że uchwała została przyjęta. O przedstawienie kolejnych projektów uchwał proszę Panią Agnieszkę Gołębiowską, kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego. Projekt uchwały ma numer 635 w sprawie zmiany uchwały numer 30 łamane na 406 łamane na 2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie
dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do przygotowania do zmiany w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Jedynie w Świebodzie zmienionej uchwałą nr 43/578/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie dnia 20 czerwca 2022 roku. Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, na których uzyskał opinię pozytywną, na jednej negatywną. Dziękuję bardzo. Kto z, czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Pan Radny Tomalak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym poprosić Panią Agnieszkę o ponowne zreferowanie tego projektu uchwały, tak aby wszyscy głosujący Państwo mieli świadomość, nad czym głosujemy, jeżeli byłaby taka możliwość. Moje pytanie i moja prośba jest podyktowana tym, że były zmiany do zmian i słyszałem głosy z sali na Komisji Budżetu i też sam składałem wniosek o to, aby na tym terenie nie zostało uchwalone przeznaczenie pod farmy fotowoltaiczne. I jeżeli by Pani jeszcze raz nam spróbowała to wyjaśnić tak, żebyśmy byli na 100% pewni, jaki będzie ostateczny finał, to bym bardzo prosił. Oczywiście. Bardzo proszę. Z tego procedury uchwalania zmiany studium jest etapem obowiązkowym sporządzenie bilansu, ponieważ nie ma możliwości rozszerzania na skończoność każdego jednego przeznaczenia terenu. W związku z tym, iż zaplanowano przesunięcie strefy aktywności gospodarczej w rejon Kociu i mówimy tutaj o obszarze około 90 hektarów, grubo ponad 90 hektarów i są to grunty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zaistniała konieczność relokacji, czyli przesunięcia terenu, na których aktualnie mamy tą aktywność gospodarczą i zamienienia jej na rolę, na przeznaczenie rolnicze. W dalszym ciągu procedury po sporządzeniu projektu oraz bilansu tych terenów okazało się, iż możemy sobie pozwolić na większą ilość terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą. Na załączniku graficznym, który określa przeznaczenie terenu w obrębie Rusinu, był właśnie zmienione przeznaczenie aktywności gospodarczej na rolę. I po obradach gminy stwierdzono, iż część tych terenów może pozostać w tym przeznaczeniu, czyli aktywność gospodarcza. I niestety nie można było zrezygnować z tej relokacji w całości, więc gminna komisja urbanistyczna poddała taki pomysł, że można ten teren uatrakcyjnić, a zarazem zwiększyć jego wartość, umożliwiając lokalizację w tamtym miejscu ogniw fotowoltaicznych. Te ogniwo fotowoltaiczne mogłyby zostać tam zainstalowane w momencie sporządzenia stosownego planu miejscowego, który jest uchwalany oczywiście, jak wszyscy wiadomo, przez Radę Miejską już i uchwała intencyjna, jak również sama uchwała, która później uprawnia do ubiegania się o pozwolenie na budowę lub też przez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, nie trzeba mieć prawa do dysponowania terenem, lecz już przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę takie prawo do dysponowania terenem jak najbardziej jest wymagane. I tak jak omawiałam na każdej jednej komisji, mieliśmy tutaj na uwadze przede wszystkim to, ażeby nie doprowadzić do uszczerbku na wartości nieruchomości będących w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dziękuję, proszę pan Tomasz. W związku z czym moje kolejne pytania. Mianowicie tak, podsumowując Pani wypowiedź, przeznaczenie, które było w studium, wraca na tym obszarze tu zaznaczonym, czyli to jest aktywność gospodarcza, tak?
To jest droga od węzła krajowego na S3 do Rusinowa po prawej stronie, to jest ta działka. Czyli według zapisów studium była aktywność gospodarcza i teraz chcemy przywrócić z powrotem aktywność gospodarczą? Tak? Odnosząc się do ten załącznik graficzny w uchwale intencyjnej, składał się z dwóch części. Tutaj w tym miejscu miała Być do relokacji, więc tutaj przywracamy. No, ona nie będzie podlegała zmianie. To przeznaczenie, więc będziemy mieli tutaj do czynienia z aktywnością gospodarczą. Ale mówimy o terenie zaznaczonym na mapie. Ten teren tak będzie rolą z możliwością lokalizacji ogniw fotowoltaicznych. Nie, no to jeszcze raz, bo z tego co pani mówiła, to ja zrozumiałem i na komisji też tak do mnie to dotarło, że teren, który jest zaznaczony tutaj na mapie, zostaje dalej terenem przeznaczonym na aktywność gospodarczą z rozszerzeniem możliwości lokalizowania farm fotowoltaicznych. Czy tak, czy nie? Nie. No ale z treści tutaj tego uzasadnienia to ja tak po prostu tu rozumuję. I przed chwilą dlatego prosiłem, żeby pani jeszcze raz powiedziała, w czym sedno i w czym rzecz, no żeby to było dla wszystkich jasne. No bo to pani wypowiedź jakby zaprzeczyła ostatecznemu wnioskowi i całej intencji tej uchwały, bo ja już się zgubiłem nawet. To jeszcze raz niech pani powtórzy. Ten teren po prawej stronie, jadąc do Rusinowa, będzie mógł być przeznaczony na, będzie miał funkcję w studium jako teren aktywności gospodarczej, czy nie? Nie, będzie przeznaczony pod rolę. To po co to jest zaznaczone? Bo ja miałem wrażenie, że to jest zaznaczone po to i z tu z opisu tak wynika. No zresztą to jest napisane, tak? Zamienia się załącznik graficzny w ten sposób, iż rezygnuje się z obszaru, który był wyznaczony po lewej stronie. Aha. Tak? Czyli ten lewy zostanie przeznaczony na funkcję aktywności gospodarczej. Ten, który wtedy wykreśliliśmy, tak? On pozostanie w przeznaczeniu dotychczasowym, czyli aktywność gospodarcza. Okej, okay, no widzi pani to. Dobrze. A ten jest przeznaczony jako zostanie funkcja rolna z dopuszczeniem farm fotowoltaicznych. Dobrze. To mój jest taki ostateczny wniosek po tych wszystkich wyjaśnieniach, aby Rada Miejska nie wyraziła zgody na przeznaczenie tego terenu na farmy fotowoltaiczne ze względu na to, że to jest grunt bardzo dobrej klasy bonitacyjnej i powinien być przeznaczony na produkcję żywności, a tereny farm fotowoltaicznych powinny być lokalizowane na gruntach bardzo słabych. Mianowicie szósta klasa, jakieś po prostu takie tereny piaszczyste, na które nie produkują żywności. I taki mój wniosek został złożony również na Komisji Budżetu, uzyskał aprobatę większości, w związku z czym jeszcze raz proszę, aby tego projektu uchwały po prostu, ten projekt uchwały zagłosować negatywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? To pytanie, bo mówiła pani na komisji, że tam są grunty trzeciej, czwartej i piątej klasy, tak? Piątej nie ma. Niewielka ilość. Niewielka ilość. Okej, ja też się powiedział, że mogę wiedzieć, tak mniej więcej? Dwa procent. Bo to jest tak, że inwestycja fotowoltaiczna w ciągu 25 lat pogarsza klasę gruntu o 2-3 klasy w ciągu 20 lat. No i z wiadomym, że gleba, która jest nieuprawiana, ulega degradacji najbardziej. Ale w przypadku sporządzenia planu miejscowego, który musiałby być zainicjowany wnioskiem inwestora, w przypadku aprobaty Rady Miejskiej należałoby uzyskać najpierw wyłączenie ministra tych gruntów klasy trzeciej, a minister robi to bardzo chętnie. A decyzją o ustaleniu warunków zawodowych jest to niemożliwe. Tutaj nie wchodzi nam mechanizm, który pozwala uzyskać wyłączenie. A nie możemy uchwalać na to, że to farmy tylko na klasie tam czwartej, piątej, bo od piątej jest wyżej. Oczywiście można ograniczyć ten obszar, zmienić załącznik graficzny w ten sposób, wprowadzając dodatkowe oznaczenie, które będzie wskazywało konkretne. Ja mam
właśnie taki wniosek, żeby właśnie taki ten dobrze dla się tak poprawić, żeby to od klasy piątej to było tam. Zobaczymy też, jak będzie się podobało głosowanie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Pana Radny Tomarek. Ja bym prosił, żeby do mikrofonu mówić, bo... A nie ma, nie mamy. A jest. A jest. A jest. Proszę, włączę jeszcze. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja wyjaśnię koledze radnemu, że w tym obszarze główne grunty to jest klasa czwarta i wyższa. Piąte to jest naprawdę bardzo mało i to nie jest dobra propozycja Państwa, żeby w tym kierunku pójść. Generalnie trzeba by było w ogóle zmienić sposób myślenia. Jeżeli chcemy na obwodzie Glińsku czy na obrębie Glińsku lokalizować farmy fotowoltaiczne, to na północy tego obrębu znajdują się przy sąsiedztwie autostrady i drogi S grunty szóstej klasy nieużytki, które mogą być przeznaczone. Dodatkowo grunty powyżej około 100 hektarów, gdzie była żwirownia, została wyeksploatowana i to doskonale się nadaje na takie tereny i tam trzeba by było o tym myśleć, natomiast tutaj bym przestrzegał. I jeżeli już mam głos, to mam kolejne pytanie do Pani Agnieszki. Bo Pani powiedziała, że to był pomysł Komisji Urbanistycznej. Tak, wniosek. No niestety ja mam ograniczone zaufanie. W związku z tym pytanie jest takie. Nie było żadnego wniosku inwestora, albo nie kontaktowaliście się Państwo ustnie, albo Pan Burmistrz z inwestorem, który tutaj lokalizuje takie inwestycje w sąsiedztwie? Nigdy nie był Pani, nie rozmawialiście ani z Panią Płatą? Nie, nie, nie. Sami tak z siebie. W tym miejscu oświadczam, iż odbyło się posiedzenie gminnej komisji w składzie takim, który nie jest złożony tylko i wyłącznie z pracowników urzędów. Pan burmistrz nie brał w nim udziału. Współpracujemy z osobą, która pracowała kiedyś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, która oceniała takie dokumenty planistyczne pod względem zgodności z przepisami prawa. Sama sporządza zmiany studium, planów miejscowych jest osobą bardzo doświadczoną i między innymi razem z projektantem jest no i taki wniosek, który został sporządzony do protokołu. Dobrze, dziękuję. W każdym razie ja podtrzymuję swój wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze bardzo proszę. Chciałbym doprecyzować pytanie kolegi Tomalaka, skąd wyszedł wniosek, żeby właśnie tam myśleć o farmie fotowoltaicznej, jeżeli nie było konkretnego inwestora. Dziękuję. W celu podniesienia atrakcyjności gruntów i zwiększenia jej wartości. Ponieważ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma możliwość szacowania wartości swojej nieruchomości w momencie sprzedaży na podstawie studiów. Nikt nie ma takiej możliwości. Jeżeli jest grunt szacowany i w planie jest w studium przeznaczone czy to pod aktywność gospodarczą, to tak jest wskazywane również i w ogłoszeniu przetargowym. I w momencie, kiedy rzeczoznawca szacuje taki czy inny obszar, no wówczas, jeżeli to przeznaczenie jest nie tylko rolnicze, no to wartość tego gruntu jest wyższa. Mogę jeszcze, rozumiem, ale to jest to, że dlaczego akurat nie mamy fotowoltaicznych. Ja nie neguję to gospodarczą. Ponieważ tylko taka jest dopuszczalna jako towarzysząca przy tej roli. Okay. Tylko tak. Dziękuję. Proszę. Kluczką pytań, jaki jest wzrost wartości? Nie jestem rzeczoznawcą. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania może Państwo? Skoro nie ma pytań, to bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia i dyskusję. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach. Ale wniosku ja złożyłem wniosek, Panie Przewodniczący, o to, żeby... Aha, okej. Chyba, że był to wniosek, żeby nie procedować. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Wstrzymuję się. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Zagłosowało 3 radnych, przeciwnych było 13, 5 wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo.
I kolejny projekt uchwały, panie Mieszko. Projekt uchwały na... Ja bym prosił, żeby tej nazwy może już nie czytać, nie? Dobrze, nie ma problemu. Projekt uchwały na drogę numer 636, który był omawiany na wszystkich komisjach i na wszystkich uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, wobec tego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminach. Pani Małgorzata Osica? Pan Tadeusz Janowicz? Jestem za. Pan Janusz Kuszyka prosi o oddanie głosu. Dziękuję. Stwierdzam. Uchwała została przyjęta większością głosów, do 20 rady głosowało za i 1 rady wstrzymał się od głosu. Dziękuję pani Agnieszce i poproszę panią Martę Mazur o przedstawienie projektów uchwały. Projekt na druku 637 jest to projekt, który dotyczy zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Projekt także był prezentowany na wszystkich komisjach i na każdym z komisji. Dziękuję. Czy macie państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata Osica? Jeszcze panią Gosię raz poproszę, bo nie słyszę. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam. Dziękuję bardzo, panie Tadeusz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny projekt uchwały na druku 638 dotyczy przyjęcia programu współpracy gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Projekt ten był prezentowany na wszystkich komisjach i na każdym uzyskał pozytywne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z państwa jakieś pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. I pan Tadeusz Janowicz? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję pani bardzo. I proszę o przedstawienie kolejnego projektu uchwały pana Macieja Kusia. Dziękuję bardzo. Numer 641. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trudu zawarte tych umów. Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata Osica? Pan Tadeusz Janowicz? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 rady głosowało za przyjęciem uchwały. Druk nr 642. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Ten projekt również uzyskał pozytywne opinie wszystkich komisji. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminach. Pani Małgorzata Osica? Jestem. I pan taki przewodniczący też jest za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Druk nr 643. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Małomiejskiej w Świebodzinie. Ten projekt również uzyskał pozytywne opinie wszystkich komisji rady miejskiej. Dziękuję. Czy macie państwo pytania? Pan radny Daniel Prowad. Szanowni państwo, chciałem się zwrócić do państwa z takim wnioskiem. Może wstrzymajmy się ze sprzedażą tego lokalu. Była ostatnia pani Beata Zotylna, tutaj wyjaśniła kwestia związana z potrzebami zarówno jej fundacji, ale także ten lokal gminny, który ona w tej chwili użytkuje,
przy ulicy Bramkowej. To jest niedalekie sąsiedztwo ulicy jednej i drugiej. Może warto, jeżeli pan Robert Brzuska też to mówi, jeszcze nie będzie potrzebował ten garaż, o którym była mowa komisji dla mnie, to może to pomieszczenie przekazać, jak jest przebywać przy ulicy Małomyńskiej właśnie fundacji. I w ten, i tym sposobem może znajdzie jakieś rozwiązanie tej sytuacji, żeby nie było tej właśnie takiej trudnej, jaka zaistniała teraz, że jedni chcą drugich pozbawić miejsca, a to jest użytkuje no dalej gminy. Też rozumiem potrzeby pana Roberta, którego wydatki, znaczy dochody wzrastają, tak? Będzie chciał wydać na działanie alkoholizmowi gminy nałogą, więc potrzebuje na pewno jeszcze. Dziękuję. Bardzo proszę pan kierownik. Znaczy ja tylko chcę powiedzieć, że szczytny cel jest i może pomysł nie jest zły, tylko że jak ja raz byłem teraz na tym terenie, gdzie teraz pani Satyna prowadzi działalność, kiedy widziałem, ile tam jest ludzi i stoi w tej kolejce, to nie wiem, czy to by był najlepszy pomysł, ponieważ on dookoła jest wszędzie zabudowa mieszkalna. To podwórko jest tam małe, tak więc nie wiem, czy to by było najlepsze miejsce na tego typu przedsięwzięcia. I go też pewnie wymaga remontu jakiegoś troszkę. Stan techniczny? Znaczy stan techniczny też można określić jako mocno średni, co najwyżej, tak więc no, na pewno by jakichś nakładów to wymagał, tak? Ale mówię, głównie taka lampka mi się zapala, że to chyba nie jest najlepsze miejsce, jeśli chodzi o sąsiedztwo. Lokalizacja. Pan Artur Kowalski, proszę. Już z jednej strony zostało wyjaśnione, bo chodzi o stan techniczny tego pomieszczenia, tego lokalu, ale może pytanie do pani burmistrz. Pani burmistrz, czy w związku z tym, że jest taka potrzeba znalezienia lokalu dla tej fundacji, czy pani widzi jakie miejsce w Świdzinie? Pani burmistrz. Ja niestety nie znajduję tam, gdzie są takiego miejsca. Jest pomysł pana Daniela, natomiast jest bardzo dużo ludzi do pani Zadylnej. No i ciężko jest w Świdlinie znaleźć takie miejsce. Natomiast Świdlica się rozrasta, popełnia dostaje coraz więcej zadań i jest to trudny temat do rozwiązania. Pani burmistrz, jak pani nie widzi możliwości pomocy pani Zatrony, to może pani rozważy koncepcję, żeby pani w ogóle z tego miasta wyszła. A tak wprost mówię, też pani zada takie pytanie. Słyszała pani, co było mówione na Komisji Budżetu. Powinniście państwo się zastanowić, ewentualnie, czy nie wycofać tego projektu uchwały. I ja bym prosił wszystkich państwa o to, żeby jednak dać szansę władzy i burmistrzowi, czy pani burmistrz, żeby się zastanowili, żeby to oni rozstrzygnęli, gdzie ma być pani Zatylna i czy naprawdę Robertowi są potrzebne jakieś dodatkowe miejsca na magazyny i tak dalej. Ponieważ ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie forma złośliwości, przejaw złośliwości w stosunku do pani Zatylnej i to uważam za zjawisko ohydne, które to już po raz który się pojawia i powinniście się państwo, mówię szeroko pojęta władza, zastanowić nad tym, co robicie. Dziękuję bardzo. Pan Radziciuk. Tak, dziękuję. Tak sobie myślę, że jeśli wykorzystanie tego lokalu przy ulicy Małomyńskiej przez fundację może być problematyczne, to może pan Brzuska byłby w stanie skorzystać z tego lokalu, a fundacja została w miejscu, w którym jest. Ja chcę mieć magazyn. Może to byłoby rozwiązanie. Ma pan rację, ale to powinna się władza zastanowić nad tym. To powinni oni zdecydować. A nie my teraz na sali, nie znając szczegółów. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Myślę, że to też nie jest dobry pomysł, ponieważ bardzo dużo dzieci przychodzi do Świdlicy, tak? Jest tam podwórko, z którego też korzystają te dzieci. I garaż jest potrzebny. Ale magazynu. Garaż. Ale też są pomieszczenia, które są przy tym garażu. Które pani Zadylna wynajmuje. I tam. Ja cały czas tutaj mówimy o garażu. Zgadza się, tylko to jest połączone ze sobą. My zastanawiamy się nad tym kompleksowo, a nie żeby tylko rozwiązać jeden problem. Tak? W tej chwili pani Zatylna ma do końca lutego udostępnione przez państwa pomieszczenia i państwo zastanawiają się całkowicie, żeby pani Zatylną... Szukamy dla niej innego miejsca. Państwo szukać. Oczywiście, że... Dobrze.
Zaraz, przed chwilą Pani powiedziała, że nie ma Pani, nie widzi Pani możliwości, no to jak nie Pani widzę szuka? Możliwości, bo na dzień dzisiejszy takich pomieszczeń w tej chwili nie widzę, tak? Ale to nie jest tak, że my nie pracujemy na tym, tak? I nie szukamy rozwiązań. Jakoś nie. Jakoś nie. Według Państwa. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Radny będzie Pałac. Wysoka Rado, bardzo bym prosił o wycofanie tego projektu, bo już się głosowanie. Taki wniosek z Was. No właśnie. Chyba nie mamy takiej możliwości, burmistrz chciałby wycofać. Ja bym chciał... Pan Radny Kubacki. W takim razie ja bym prosił o faktycznie głosowanie przeciw. Myślę, że nie ma takiego pośpiechu, jeżeli nie podejmiemy tej decyzji dzisiaj, nic się nie stanie. Dobrze, dziękuję panu Rosanowi. Ja mam taką uwagę, ponieważ pani wiceburmistrz nie bardzo się tutaj może wypowiedzieć. Może byśmy jednak zapraszali pana burmistrza na nasz. Zapraszamy. Możemy zrobić tak, że nie będzie kworum i nie będzie sesji. Pan Tomalak chce zabrać głos. Szanowni Państwo, chciałbym przekazać Wam takiego ducha, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy my dzisiaj przegłosujemy sprzedaż pozytywnie czy negatywnie, ponieważ burmistrz, mając na rynku uchwałę w sprawie sprzedaży, nie musi tego od razu wykonać. Jeżeli stwierdzi po jakiejś głębszej, rozsądnej refleksji, że po prostu trzeba by to zagospodarować w ramach tutaj wewnętrznych działań, to przecież nie musi sprzedawać uchwały, można cofnąć. Także tutaj no, ja bym z tego tytułu nie dramatyzował, natomiast no martwi nas, znaczy mnie bardzo martwi, że no, ludzie dobrego serca są zwalczani przez władzę, która niestety nie ma w sobie empatii, albo ma jej bardzo mało. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie? Skoro nie, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach. Przepraszam. Pani Małgorzata Osicar? Pan Tadeusz Janowicz? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosował jeden radny. Przeciw głosowało 16. 4 wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie i proszę kolejny projekt uchwały. Druk nr 645. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na gminnej nieruchomościach na rzecz gminy jednostki organizacyjnej. Projekt był przedstawiony na wszystkich komisjach i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę, pan radny Mierzyk. Tylko do mikrofonu jednak proszę. Ja mam takie poczeku opracowane ten projekt. Mam takie pytanie, żebym jednak usłyszał rozszerzony temat trwałego zarządu na Dobiltami. Ja tutaj chciałbym, korzystam też od razu, jest pan prezes. Gdyby przeszło to pod OSIE, czyli każde gdyby boisko miejskie, czyli w rozumieniu chodzi mi w szczególności, czy OSIE będzie się opiekował wszystkim, czy tylko jako zarządca. No, nie będę ukrywał, ja w swojej miejscowości na utrzymanie boiska z funduszu sołeckiego przekazuję dosyć duże pieniążki. To jest wniosek w zasadzie piłkarzy zawsze składany przy planowaniu funduszu sołeckiego. I też nie ukrywam, miejskie pieniądze przekazując na zakup przykładowo siedzisk czy koszenie nawozy i etc. też trochę będzie takie sprzeczne z zarządzaniem teraz przez OSIE. Czy OSIE przykładowo zakupi krzesła, czy tutaj jest też nawodnienie, co organizuje tak jak przykładowo w Ługowie, czy w innych miejscowościach, z tego co się orientuje, kosiarki, etc., no to okej, okay, ale jeżeli, jak to będzie wyglądało ogólnie w szczerze biorąc? Jeżeli ja mogę słowo, Panie Macieju, jak Pan pozwoli, to na komisji było to, tak myślę, że dosyć
dokładnie wytłumaczone. Ta uchwała nie przesądza o tym, na jakich zasadach będzie zorganizowana współpraca pomiędzy OSIR-em a poszczególnymi klubami, jeżeli chodzi o utrzymanie tych dokumentów sportowych, po pierwsze. Po drugie, wszystkie te kwestie muszą zostać określone precyzyjnie w umowie, jaką nowy zarządca w tym wypadku OSIR będzie podpisywał z poszczególnymi klubami. I z tej umowy będzie wynikały obowiązki, podział kosztów itd., itd., jeżeli dobrze rozumiem. Trzecia rzecz jest taka, mi się wydaje, że tutaj pan Maciej na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Natomiast jeżeli przyjmiemy tą uchwałę i faktycznie te obiekty staną się w zarządzie trwałym OSIR-u, no to będzie wymagana jakaś debata na ten temat pomiędzy OSIR-em a wszystkimi zainteresowanymi klubami, tak? I tam myślę, że dopiero zostaną wypracowane te szczegółowe zasady współpracy, tak, do funkcjonowania tych boisk, utrzymania i tak dalej. No nie, ja tak to widzę, nie? Tak. Kluby będą płacić czynsz. Pan Edward. Jeśli można dołożyć do tego pytania, czy rozwinąć odpowiedź na to pytanie, potwierdzam to, co przewodniczący. Ja poprosiłem sobie zaprosić na posiedzenie komisji rewizyjnej dyrektora OSIR-u i takowe pytania padły. Będzie opracowany regulamin, zasady. Pan dyrektor na tą chwilę, nie jestem rzecznikiem pana dyrektora, ale po prostu z racji tego, że był na naszej komisji, powiedział, że jest na etapie opracowania, czy na przykład będzie się opiekował. Na tą chwilę padły takie słowa, że OSIR przy tym zatrudnieniu sam nie jest w stanie zająć się obsługą wszystkich tych urządzeń. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, tak? Nagle nie wiadomo kosiarki na 6 boisk, aby skosić przed rozgrywkami piłkarskimi murawę, tak? Być może będzie taka sytuacja, że będą opiekunowie, tak jak do tej pory jest z klubów piłkarskich, ale to wszystko jest teraz na etapie opracowania. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze pan radny to ma? I oto, proszę państwa, doszliśmy do jasnego wniosku, że podjęcie tej uchwały powinno nastąpić po tym, jak Rada Miejska pozna wszystkie szczegóły, łącznie umów, zasad, współpracy i tak dalej. Finansowania. I jak już te regulaminy i umowy byłyby wtedy dopracowane, to wtedy wszystko byśmy wiedzieli, nie byłoby żadnych pytań, nie będzie żadnego zaskoczenia, kluby nie będą zdenerwowane i tak dalej. Także proponuję głosować przeciw w momencie dopiero jak wszystko będzie jasne. Dziękuję. Znaczy ja tutaj powiem, że jest trochę niewiadomych, chociażby w kwestii na przykład oto takiej, że kluby starają się pozyskiwać środki zewnętrzne, czy z Urzędu Marszałkowskiego, czy z innych źródeł i tak naprawdę dzisiaj nie do końca wiedzą, jak to mogłoby funkcjonować za chwilę, bo może się okazać, że na przykład nie będą mogły takich środków pozyskiwać z zewnątrz. Tam są kwestie też licencji, które są konieczne, żeby w ogóle rozgrywki prowadzić i tak dalej. Też z jednej strony ten pomysł tutaj pana radnego Tomalaka był taki zastanawiający w sumie dla mnie, bo daje do myślenia, czy faktycznie nie przepracować najpierw tej całej reszty i nie osiągnąć jakiejś tam, powiedzmy, zgody między klubami a OSIR-em i tak dalej, dopiero wtedy podejmować uchwałę. Nie było tak, że dany klub pozyska środki z zewnątrz, a te środki zostaną przekazane na OSIR i tu będzie sprzeczność. Ja mam takie pytanie, panie przewodniczący, mogę? Na jakiej podstawie klub miałby przekazywać środki na OSIR? Jak będzie właścicielem zarządu, zarządcą, kluby nie biorą sobie tych pieniążków, tylko w zasadzie, jeżeli się zgłaszają o dofinansowanie, to zgłaszają się na obiekt. Na obiekt, na doposażenie obiektów, w szczególności tego, co słyszę najczęściej. No i tu będzie właścicielem, zarządcą będzie OSIR. I niestety może się zdarzyć tak, że przykładowo będzie sprzeczne albo odmownie. A teraz jest właścicielem gmina. No tak, ale... A OSIR jest jednostką gminy. To nie jest obce. Nie wiem, dlatego tutaj wysokie nie naprawi, bo uważam, że tutaj jest fajny pomysł odnośnie doprecyzowania tego projektu i
doprecyzować. Projekt sam w sobie żadnego doprecyzowania nie wymaga, bo jest czysty, oczywisty i przejrzysty. Natomiast generalnie zasady, które wynikną, że tak powiem, z podjęcia tej uchwały później. Faktycznie do dzisiaj gmina jest i nie ma jakby problemu. Ja też takiego problemu tak naprawdę nie widzę, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków. Natomiast no, takie wątpliwości różne się pojawiają, tak? Gdzieś tam wśród działaczy naszych sportowych. Jeszcze jeżeli mogę, jedno zdanie. Jedno zdanie. W przypadku jakichś problemów tłumaczenie będzie proste. Znaczy władza powie, no tak, ale uchwały w sprawie przekazania podjęła Rada Miejska. Jestem zobowiązany po prostu tak robić. To przecież oni zdecydowali, a nie ja. Także jeżeli będą jakiekolwiek wpadki albo kłopoty, to zawsze będzie zrzucone na nas. Dziękuję. Dziękuję. No, tak, ja oczywiście jestem za tą uchwałą. Jak najbardziej, ale jednak myślę, że jak większość z nas, ale jednak chyba na tą chwilę myślę, że właściwie byłoby, żebyśmy mieli jasny sygnał od klubów i od OSIM-u, że wszystko jest dogadane, że wiemy, jak to będzie funkcjonowało po tych zmianach i wtedy jakby z czystym, znając wszystkie intencje, będziemy mogli głosować, nie wiem, tak mi się wydaje, znaczy ja będę głosował. Panie Przewodniczący, czy ja mogę zadać pytanie? To ja mam do Państwa takie pytanie. W jaki sposób gmina w tej chwili ma mieć nadzór nad tymi klubami, które podlewają boiska, nieskończoność, gmina dostaje faktury, używa prądu nieskończoną ilość. Jak my mamy tego dokonać? Aha, czyli cel jest, żeby... Znaczy ja rozumiem, tak jak powiedziałem, ja jestem za tym, żeby to uporządkować, żeby praktycznie OSIP się tym zajmował, tak? Ale chciałbym podejmując tą uchwałę mieć taką pewność, że nie była to wojna pomiędzy klubami a OSIP-em za chwilę, tak? Bo zaraz do nas kluby przyjdą do Rady, no i no my tego nie będziemy w stanie podkręcać, tak? Także najpierw niech się dogadają, najpierw niech przyjdą prezesi i powiedzą, że jest OK, Darek powie na sesji, dogadaliśmy się, wszystko jest jasne, idziemy w tym kierunku i tyle. Ale jakby, żeby te zasady, które mają obowiązywać, które niejako będą skutkiem przyjęcia tej uchwały, żeby były jasne i klarowne też i dla nas w momencie jej podejmowania, nie? Tak mi się wydaje. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie, proszę o dawanie głosu na ten. Wyszło się mi głosem, tak. Pani Małgorzata Osica? Pan Tadeusz Janowicz? Jestem przeciw. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Zagłosowało dwóch radnych. Przeciw 13, 6 wstrzymało się. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Maciejowi za przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dzisiejszy obrad, interpelacje i zapytania. Przypominam, że na podstawie artykułu 26 ustęp 3, 24 ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym. Interpelacje i zapytania składane są w formie pisemnej. Do przewodniczącego rady, który przekazuje niezwłocznie burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa ma jakieś interpelacje do przekazania? Dziękuję pani Anicie Molińskiej. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Otrzymałem również wniosek pana Marcina Naksa, który dotyczył zorganizowania bezpłatnego transportu na cmentarz komunalny w dniu 1 listopada dla mieszkańców miejscowości Łuków. Ten wniosek ja na komisji planu przekazałem do wydziału celem szybszego zapoznania i ewentualnie jakiejś realizacji. Dobrze, dziękuję i pan Henryk Jacob się zgłasza, bardzo proszę. Odpowiedzi będą udzielone na piśmie oczywiście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym po prostu zgłosić i zgłoszę to oczywiście na piśmie, bo mam w takiej formie roboczej, myślałem, że będę mógł ustnie dzisiaj tę interpelację zgłosić. Zapomniałem, że taka procedura obowiązuje. W każdym razie 16 takich interpelacji zostanie zgłoszonych, a jest ich tak dużo, ponieważ problemy
które wielokrotnie przez mieszkańców Lubnicka były zgłaszane w ostatnich miesiącach, no nie są nie tylko realizowane, ale nie są wyjaśnione do końca. Ja powiem tutaj, zadam takie pytanie, bo korzystając z możliwości zapytania i interpelacji, więc zapytanie chyba mogę zgłosić. Interpelację zgłoszę oczywiście w formie pisemnej, jest tego sporo. Chciałbym się zapytać, według jakich kryteriów, według jakich zasad były składane wnioski do Polskiego Ładu o różne przedsięwzięcia, o których się dowiedzieliśmy w internecie, kiedy już decyzje zapadły, kiedy zostały już zgłoszone. Jest to naprawdę nie do końca właściwe i nie w porządku wobec pozostałych sołectw, które nie miały możliwości zgłoszenia i dowiedziały się w takiej formie. Nie każdy z internetu korzysta, nie każdy internet ma, to jest jakby druga sprawa. Tutaj chciałem zgłosić i również to myślę, że wpłynie na komisję, do przewodniczącego Komisji Budżetu, że należałoby się tak poważnie zastanowić w sprawie budżetu obywatelskiego, bo forma, jaką przyjęto i się stosuje, uderza w ideę tego budżetu obywatelskiego, ponieważ forma pisemna, kartkowa była na tyle czytelna i uczciwa, że każdy docierał do mieszkańców i wszyscy wiedzieli, na co głosują, jak głosują i czego dotyczy dany projekt. Poza tym wielu mieszkańców, jak Państwo wiecie, szczególnie dorosłych, starszych, nie ma i nie posiada internetu, nie posiada środków lokomocji, żeby nawet dojechać do miasta, musiałoby korzystać z taryfy, na których ich nie stać. Ale to jest jakby moja uwaga, żeby radni przy pracach komisji najbliższych zastanowili się i pochylili nad tematem i umożliwili szerszy dostęp i możliwość zgłaszania zarówno wniosków, jak i również formy. Mam duże pretensje do pani wiceburmistrz, która na odwołanie przy odrzuconym projekcie o budżetu obywatelskiego bardzo wielką ogólnikowością powołującą się na komisję weryfikacyjną stwierdziła, że naruszyliśmy zasady powszechnie obowiązujących przepisów. Uważam, że to jest i ignorancja, i lekceważenie mnie jako sołtysa i mieszkańców, bo jeżeli taką się odpowiedź dostaje, to nie bardzo wiem, do jakich pani burmistrz nawiązuje przepisów. Co żeśmy naruszyli, wnosząc odwołanie i odnosząc się bardzo rzeczowo do tego, dlaczego po prostu zostało to odrzucone i argumentując kolejny raz, dlaczego taki projekt został zgłoszony. Moje pytanie, jeszcze wracając do tematu Polskiego Ładu, sprowadza się do tego, że chcielibyśmy na piśmie otrzymać, według jakich kryteriów i zasad, tak jak powiedziałem, kierowano się przy zgłaszaniu tych przedsięwzięć, bo uważamy się i czujemy się pominięci w tym temacie. Chciałbym wiedzieć, zadając pytanie, bo nie mam innej możliwości, skoro nie mogę tutaj interpelacji zgłosić z tych, które przygotowałem, kiedy wróci możliwość dostępności do spotkań z panem burmistrzem. Ja od 5 tygodni próbuję spotkać się z panem burmistrzem. Co tydzień te spotkania są przekładane. Mam wreszcie pozytywne światełko w tunelu, jak to się mówi, żeby takie spotkanie będzie możliwe do odbycia 2 listopada. Oczywiście z przyczyn obiektywnych proponowałem takie spotkania po godzinie 14 z uwagi na pracę zawodową, którą wykonuję. Myślę, że przez tyle tygodni była możliwość spotkania i to kieruję na ręce tutaj pani burmistrz, żeby zastanowić się, czy my jesteśmy dla władzy, czy władza jest dla nas. Bo takie mamy wrażenie, że chyba nie do końca, bo przyjęcie sołtysa czy sołtysów, którzy są drudzy po radnych, którzy reprezentują mieszkańców swojej społeczności i nie jest możliwe i odchodzimy z kwitkiem, to ponieważ ciężko jest tłumaczyć dla osób, które mnie obligowały do takiego spotkania z burmistrzem, z czego to wynika, bo jeżeli słyszę od pani sekretarki, że pan burmistrz jest bardzo mocno zapracowanym człowiekiem i ma swoje jakieś sprawy czy problemy, to nie powinno się to odbijać kosztem tego, że chcemy wyjaśnić sprawy związane tutaj z bezpieczeństwem, z innymi historiami, które mieszkańcy zgłaszają. A 16 interpelacji, które wpłynie, będziecie Państwo mieli okazję się z nimi zapoznać, wynikają tylko z tego, że mieszkańcy wielokrotnie na zebraniach je zgłaszali i dostajemy po prostu albo ogólnikowe odpowiedzi, albo nie egzekwuje się od instytucji tych, do których zapytania czy pisma były kierowane przez burmistrza. Jak choćby sprawa doświetleń przejść dla pieszych. Nie mogę doprosić się informacji, kiedy będzie zrobione doświetlenie dla przejść dla pieszych przy posesjach, które są wymienione. A obowiązkiem i przepisy są takie, że każde nowe budowane przejście dla pieszych wymaga doświetlenia i nie może być nawet wykonane takie przejście dla pieszych. Wypadałoby sprawdzić, czy w tym czasie, kiedy to robiono, ten przepis już obowiązywał. Ja nie mam obowiązku się znać na wszystkich przepisach, śledzimy te przepisy, zapoznajemy się z tymi przepisami,
ale myślę, że zanim się udzieli odpowiedzi pani burmistrz, to trzeba się zastanowić, co oznacza to naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Bądź państwo nie spełniliście procedury, bo nie na czas nie było tej oceny. Ocena merytoryczna nie jest żadną odpowiedzią. Ocena merytoryczna nawet nie wskazywała, że projekt został odrzucony do budżetu obywatelskiego. Mało tego, nie został wskazany tryb odwoławczy. Ktoś mi mówi, że jest uchwała radnych. No, przepraszam, uchwały radnych dzisiaj państwo podejmowaliście wiele. Nie sposób spamiętać tych bieżących, a co mówiąc dopiero odwoływanie się do uchwały, która akurat nie widnieje nigdzie w ogłoszeniu, kiedy ten budżet był uruchamiany. Jest to naprawdę niepoważne, bo zatraca się idea tego budżetu obywatelskiego, bo ja mam coraz większe wrażenie, że to jest odciągnięcie, ten budżet obywatelski to jest odciągnięcie od poważnych problemów i spraw. A druga sprawa, jeżeli mogę, korzystając z okazji, rozważcie też państwo, mamy dużą inflację nie tylko od tego roku, że ciągle stoimy na tych samych wskaźnikach, że te 100 tysięcy, jak było 100 tysiącami, czy 15, czy 10, dalej te same kwoty utrzymujecie. No, przepraszam, dlatego są odrzucane projekty, bo nie mieszczą się. Nawet jeżeli będą najlepsze to projekty, to z przyczyn obiektywnych nie będą mogły być rozpatrywane. Także moja prośba, żeby po prostu pochylić się nad tymi sprawami, a bardzo byśmy prosili, jeżeli państwo odbywacie komisję, to oprócz powiadomienia na sesję, żeby również była informacja, że taka komisja się odbywa. I ostatnia moja uwaga do wszystkich radnych. Przepraszam, może narażę się tutaj wszystkim po kolei, ale myślę, że radni to odbiorą to po prostu jakby obiektywnie i nikt się nie będzie jednak obrażał, że dobrze by było, żeby radni przypomnieli sobie, co obiecywali i co deklarowali mieszkańcom podczas wyborów, czy przed wyborami. Bo ja mam takie wrażenie, że niektórzy radni okręgu, myślę, że radni nie powinni reprezentować tylko swojej miejscowości czy swojej ulicy, tylko okręg, który po prostu obejmuje i do którego zobowiązania reprezentowania się zdeklarowali. Niestety tak się nie dzieje. Jeżeli przez całą kadencję nie możemy zobaczyć radnych, bo to nie stoi na przeszkodzie, żeby przyjechali, jak rozmawiamy na zebraniach, inni radni, tak jak to miało miejsce na wyborach sołtysa, potrafiło się pojawić kilku radnych, bardzo fajnie, cieszymy się z tego, ale dobrze można sobie przypomnieć, że cały rok to ma 12 miesięcy, kadencja trwa 4 lata, 5, prawda? 5 lat. Mamy rok jeszcze, ja bym chciał, żeby jednak ta aktywność była taka na bieżąco i nie skupiała się tylko do tego, że pojawicie się państwo z ulotkami, z plakatami krótko przed wyborami. My mamy problemy na bieżąco, które są spychane i to, co zgłaszam, temat bezpieczeństwa, choćby temat tych doświetleń nieszczęsnych przejść dla pieszych, to jest kwestia bezdyskusyjna. Tak jak żeśmy rozmawiali o ścieżce pieszo-rowerowej, też trzeba przekonywać. A jednak udało się zrobić, bo i gmina dołożyła 50%, 50% wyłożyło Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dlaczego nie możemy tak działać dalej? Teraz praktycznie, jeżeli jest utrudniona dostępność, nie ma spotkań z sołtysami. Co roku było spotkanie z sołtysami. Pandemia przeszkadza? Chyba nie. Chyba raczej brak woli, dobrej woli, żeby sołtysi mogli bezpośrednio w oczy spojrzeć i burmistrzowi, i burmistrz, żeby się odniósł. Spotkania, które organizował pan burmistrz, zapytałem się i zgłaszałem taki temat, czy będzie protokołowane zebranie. Nie są protokołowane, więc nie ma tak naprawdę możliwości nawet punktu odniesienia, że coś zostało zgłoszone, że tak się odniesiono do tego, że tak to będzie załatwione i tak dalej. No tak najprościej. Ja uważam, że jeżeli się już pan burmistrz decyduje na takie spotkania, to na przyszłość proszę uwzględnić protokołowanie tych zebrań, bo wtedy mieszkańcy konkretnie zgłaszają, ale wiedzą, że nie zostanie to puszczone w niepamięć i za chwilę będziemy to wałkować na zebraniach miejskich. Dziękuję i przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Dziękuję bardzo. Panie burmistrz, bardzo proszę. Panie sołtysie, był pan umówiony w poniedziałek do burmistrza, pan burmistrz na pana czeka. Proszę panią, byłem umówiony na wtorek, od dzisiaj będę wysyłał wszystko na piśmie, bo jak się okazało, przez pana Gordzelskiego dostałem po raz pierwszy e-mailem powiadomienie, że 2 listopada o godzinie 14.30, co przez 5 tygodni nie było możliwe, po 14 się spotkać. Gmina funkcjonuje do 15.20, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego nie można się spotkać po 14.30. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc ja odpowiadam. Nie było na poniedziałek, tylko było na wtorek umówione spotkanie. Proszę nie robić ze mnie wariatów. Nie wiem, co powiedzieć. No właśnie. Może jednak coś powiem. Nie wiem, czy ja tam dobrze wyłapałem, jeżeli chodzi o ten
Polski Ład, że sołectwa nie składały, to chyba nie beneficjentem projektów, programów jest gmina, natomiast chyba nie sołectwa. A jak się tutaj Państwo komunikujecie z zarządem gminy, czyli z panem burmistrzem i osobami odpowiedzialnymi, to już jest inna sprawa i trochę poza radą. My w ogóle nie mamy nic do tak naprawdę powiedzenia, jeżeli chodzi o dobór projektów składanych do programów rządowych czy jakichkolwiek innych, to po pierwsze. A po drugie, co do udziału radnych, no to można wykonać jeden telefon do pani Dali, do biura rady i poinformować na przykład o zebraniu wiejskim i gwarantuję, że ta informacja trafi do wszystkich radnych i wtedy wszyscy przyjdzie, kto będzie się czuł i będzie miał możliwości w takim spotkaniu będzie uczestniczył. No, jeżeli nie wiem, poza tym są dyżury radnych. Inna sprawa jest taka, że skoro potraficie, nie wiem, zadzwonić do starosty czy do innych osób i jest na to zebranie zaprosić, czy chociaż poinformować o tych spotkaniach, no to przecież można też wykonać jeden telefon do biura rady, tak? Trudno, żebyśmy byli obecni na zebraniach gdziekolwiek, czy to w mieście, czy na terenach wiejskich, no w momencie, kiedy w ogóle nie mamy zielonego pojęcia o terminach takich zebrań. Tak mi się wydaje, pana rady się ruch. Ja mam taką prośbę, jak wykonam tę interpelację od pana Henryka, czy ja mogę poprosić się do wiadomości na maila? Oczywiście. Odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Lubnicka, drogi Henryk, możesz spotkać pana burmistrza bardzo często i sobie z nim porozmawiać na terenie pola golfowego Kainowe Pola. Szklaneczka, miano, by sobie gdzieś dalej. Pan Marcin Manax chciał zabrać głos. Chciałem zabrać głos odnośnie spotkania, które też odbyliśmy z panem burmistrzem w kwietniu. Dla Państwa informacja wpłynęła również we wrześniu, bo do września po tym spotkaniu, które było w kwietniu, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi od pana burmistrza, bo było tam poruszane wiele tematów. W szczególności 10 punktów spisaliśmy, które uważamy jako mieszkańcy za bardzo ważne dla nas. Jest to oświetlenie miejscowości, która jest bardzo źle oświetlona. Są miejsca, w których dzieci się mogą poruszać. Kolejnym tematem staw w środku wsi, który jest bardzo zarośnięty. Zgłaszam to co roku. Zimy w tym roku, bo w ostatnich latach nie ma i jest kłopot z wyczyszczeniem tego stawu z tych trzcin. A przerasta tam już wszystko praktycznie. Od 2 lat również w budżecie sołeckim chociażby zabezpieczałem pieniądze na rozbudowę wiaty. Rozmawiałem tu z kierownikiem i z burmistrzem, żeby ją rozbudować. Było 2 lata temu, była to połowa kwoty, która była potrzebna do wykonania tej wiaty. W tej chwili to już może nawet być 1/3 albo i mniej. Ze mną dzisiaj jest też pan prezes piłki, bo jako Łuków i patrząc na boiska, które są w gminie Świebodzin, to wyglądamy bardzo kiepsko. Po Heni nie mamy żadnych miejsc siedzących, czy nawodnienia, czy no ogólnie patrząc na boiska, a pozostałe to kiepsko, to wygląda, że tu pan prezes parę słów powie na ten temat. Mogę zabrać głos? Chyba tak. Bardzo proszę. Mogę zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo mi miło, że mam wtedy do państwa przybyć. Ja już pisałem w 19 roku o brak, no szatnia fajnie. Dziękuję bardzo. Wasza zasługa, to ja się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo. Bardzo funkcjonalna i cieszę się bardzo. Druga sprawa to będzie tak. Brak boksu dla zawodników. Wszystkie miejscowości na terenie gminy Świebodzin mają boksy nowe dla zawodników. O dziwo, co się stało, jak Głogowo nie istniało. Głogowo istnieje już od 30 lat. Ja doprowadzę tą piłkę od 30 lat. Nie mają boksów. Mamy stare boksy, które jeszcze mieliśmy tam na starym boisku, tam u góry Janusz na Rudrze. To wszystko przynieśliśmy tutaj na nowe boisko i mamy stare boksy. Tam jest 5 osób, może faktycznie usiąść. Nic więcej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, trzecia sprawa jest tak. Brak wózka do podlewania.
wszystkie miejscowości w gminie do dostały nowe wózki do podlewania. Małków oczywiście nie. Dostaliśmy z Osir stary NRD-owski wózek, który do dzisiaj jest, a jeszcze do czego zmierzam. Tego roku podlewaliśmy boisko, nie? I tak. Ja, bo mi zabrali kolumnę bez mojej wiedzy, ja podpisałem na kolumnie, że ją odbieram, nie? Przyjeżdżam rano, patrzę, nie ma kolumny, o co chodzi? Jak się okazało, to powiedzieli, że ja podlewam dzień, że nie można, okej. Okay. Napisałem pismo, przeprosiłem, że będę podlewał od godziny 23 do 6 rano. No i tak robiłem, nie? Chodzę, włączam, ale bo zawsze jak włączam wieczorem, to przychodzę rano, sprawdzę, czy się tam ta maszynka wyłączyła. No niestety miałem czekać. Maszyna się nie wyłączyła, dziwota. 50-letnia maszyna pierwszej NRD-owskiej produkcji nie wyłączyła się. Przyjeżdżam, znowu mi kolumnę zabrali. No i poszedłem do pana dyrektora, do ciągu. On mówi, pan nie przypilnował. Ja mówię, proszę pana, jakby pan miał taki sprzęt, jak ja mam, no nie sposób, żeby on się sam wyłączył. Bo on się zawsze wyłącza po 6-7 godzinach, nie? A w tym wypadku miałem pecha. Nie znowu miałem pecha. No i, a też pomijam to wszystko dalej. To mamy brak kosiarki do trawy. Teraz jest problem. Dzisiaj koszenie boiska kosztuje 500 zł. Do tej pory wynajmowałem pana Cierniaka, nie? No i Pek chciał, ile ja będę tą sumę prowadził, bo ja po kolei, bo się zagubiłem. Była taka sytuacja, nie? Że zgłosiłem do pana Cierniaka, żeby mi skosił boisko, nie? Długowie, no to przyjechał, elegancko skosił. No i za jakiś tydzień dzwoni do mnie Strzepek, mówi do mnie tak, proszę pana, a on mówi, no ja nie mogę wam boiska kosić, bo ja powiedziałem, żeby to gmina, bo to nie moje prywatne boisko, żeby to gmina. No i dzwoni do pana burmistrza, a pan burmistrz po 30 latach odpowiedział mi tak, no lepiej rozwiązać drużynę, albo będziecie płacić za wynajem tego gminy, a ja będę mówił, proszę pana, przecież to nie jest moja prywatna boisko, mówi, no tak, to będziecie płacić za to, no, a z jakich środków, jak jest utrzymywany ze środków gminy, to co wam, spodem wam pieniądze oddam, to co ja zapłacę, no i tak się skończyło, ja koszę prywatną kosiarką. Tego roku wykonałem od wiosny kosze, wykonałem 20 koszy, po 500 zł, no to proszę sobie policzyć, ile to kosztuje. Ale i domagam się właśnie, bo pisałem w 19 roku o kosiarkę do trawy i bez żadnych, nie wiem, to mam dalej kosić? A to całe szczęście, że mam wysoką emeryturę, bo mam 1200 zł i działam to społecznie. I to dzięki, że syn ma kosiarkę, no to mi użyczy i ja koszę. Ja tylko tyle uwagi. Kupcie mi kosiarkę, to ja będę kosił, bo ja mam, może nie mam dużo czasu, ale na tyle znajdę czas, nie? Także nie traktujcie nas, bo do tej pory ja tak zauważyłem. Nie, jak Państwo nie wierzycie, to przyjedźcie się po tych wszystkich boiskach, zobaczcie to, jak są to postarzeni. Podlewanie, niektórzy to nawet już ziemne mają. Mieli nowe wózki, nawet ziemne porobiliście. Ogrodzeni są wszystko, a ubóg został tak, nie wiem, na uboczu. Dziękuję i przepraszam, jak przedłużyłem. Dziękuję bardzo. Ja już teraz tutaj chciałbym się zwrócić z prośbą właśnie do Państwa radnych, żeby się przyjrzeć. I tutaj, tak jak pan prezes mówił, chodzi o boisko, a także o te 10 punktów, które my jako mieszkańcy spisaliśmy, złożone zostały dane co pana burmistrza. A w niedawnym okresie też dostałem informację, że gmina nie posiada, gmina nie ma, gmina nie zrobi, zobaczyć się uda w przyszłym roku. Ale wiem, że to od Państwa radnych dużo zależy, dlatego się zwracam z prośbą o
rozpatrzenie tych naszych punktów. A jeszcze przytoczę słowa pana burmistrza sprzed wyborów. To powiedział, że w Łubowie są dwie takie duże firmy, a wioska jest taka biedna. Firmy dalej są, wioska dalej jest biedna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? A panie Henryku, panu zabieram głos. Także dziękuję, nie udzielam głosu. Bardzo proszę pana. Ale jeszcze jedno bardzo. Nie, już dziękuję. Bardzo proszę, pan Złoty. Panie przewodniczący, panie radny, ja tu zapoznaczę za pośrednictwem pana Andrzeja Mazura złożyłem takie dwie interpelacje, jedną dotyczącą drogi, drugą dotyczącą Dolnej Góry, drugą dotyczącą oświetlenia na przystankach autobusowych. Tam firma robiąca gaz przerwała kabel od stycznia, ja tam pisze, że nie ma się tego. W końcu ukradli te słupy, ukradli kable, ukradli wszystko. Pytam się, wstępny kosztorys ponad 100 tysięcy założenia tego wszystkiego. Rozłogi widzi, nie ma 7 miesięcy światła, no to sobie może nie wziął słupy. Pomijając to, tylko bym prosił, żeby radnicie zwrócili. Proszę też, żeby zapoznawali się z pismami. Ja w styczniu wysyłałem pisma takie wyjaśniające, jeśli chodzi o Osągórę, co się dzieje z tą drogą, dlaczego nie jest robiona. Nie widziałem żadnej interpelacji, żeby ktoś złożył takie zapytanie, co się dzieje. I teraz tak, z tego co się dowiedziałem, Wody Polskie odrzuciły projekt pana projektanta. Odrzuciły projekt projektanta i przechodzi budowa drogi prawdopodobnie na drugi rok. Tylko z tym, że w tej chwili, pytałem się, kosztorys wzrósł już o milion. To znaczy się, milion jesteśmy w plecy, cała gmina. Tylko dlatego, że projektant, no i teraz kto za to zapłaci? My czy projektant? No bo on przejął podwodnictwo na załatwienie sprawy. A może przyjechał do miejscowości, porozmawiał z ludźmi, jak ma ten projekt wyglądać, bo ta droga ma być dla ludzi, a nie dla projektanta. Zmniejszyć ją, coś zrobić, żeby ona powstała, a nie opierać się, że droga Dolnej Góry to nie jest koniec życzeń. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa? Nie, panie Henryku, nie udzielam głosu. Ale ja przepraszam, ale ja panie przewodniczący, czy limitowana jest ilość pytań? Ja tylko jedno pytanie. Czy jest limit pytań zadawanych? Tak jest, nie udzielam. Ja nie zauważyłem tego. Jest limit czasu określony. No nie, nie ma. Bardzo niepoważne. Było, staram się to się. To jeszcze po co nas zawiadamiacie, jeżeli nam nie dajecie się wypowiedzieć? No przecież wypowiadał się pan, no nie róbmy jaj, tak? Ale mam prawo uzupełnić swoje pytanie? Nie. No właśnie. Na piśmie proszę złożyć pytanie. Zapytanie interpelacji. Czy można interpelację składać ustnie również? Czy ktoś jeszcze z państwa? To nie my zmieniliśmy ustawę. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. W sprawach różnych przedstawione zostanie analiza oświadczeń wyjątkowych złożonych do przewodniczącego rady oraz do burmistrza. W tym miejscu również pragnę nadmienić, że obie analizy dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Pani sekretarz pierwsza, czy ja pierwsza? To pani sekretarz. Szanowni państwo, pan burmistrz przedstawia sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok, złożonych burmistrzowi oczywiście przez osobę zobowiązaną. Zgodnie z artykułem 24h ustawy o samorządzie gminnym, zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarb gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza są zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych o swoim stanie majątkowym do 30 kwietnia każdego roku. Za oczywiście rok poprzedni. Burmistrz dokonując analizy oświadczeń majątkowych stwierdza, że wszystkie osoby zobowiązane złożyły te oświadczenia. Wszystkie zostały wypełnione w sposób zupełny. Do złożenia oświadczeń zobowiązane były 32 osoby. Złożyły oczywiście oświadczenia na aktualnych formularzach. Wszystkie oświadczenia zostały przesłane Urzędowi Skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej to oświadczenie. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin 8 czerwca tego roku. I dokonując analizy złożonych oświadczeń majątkowych, pan burmistrz nie stwierdził nieprawidłowości oraz braków formalnych.
Natomiast jeśli chodzi o analizę, którą dokonali naczelnicy urzędów skarbowych, to do dnia dzisiejszego wpłynęło zaledwie dwie takie informacje. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w Zielonej Górze przysłał swoją przekazał informację 17 października. Była to informacja o analizie trzech oświadczeń majątkowych, z których jedno zawierało uchybienie merytoryczne. Zamiast przychodu wykazano dochód za 2021 rok w punkcie 8 oświadczenia. Osoba ta została poinformowana o stwierdzonych nieprawidłowościach, no i zobowiązana do niepopełniania ich w przyszłości. Natomiast w dniu wczorajszym wpłynęła informacja od naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie. Dotyczyła 27 oświadczeń, z których 4 zawierały uchybienia merytoryczne. Osoby, których te uwagi dotyczyły, zostaną dopiero poinformowane ta informacja trafiła do nas wczoraj, więc zostaną poinformowane o stwierdzonych nieprawidłowościach. Jeżeli chodzi o to, czego dotyczyły, to już Państwu przekazuję. W jednym oświadczeniu nie wykazano pełnego dochodu z działalności gospodarczej. W drugim przypadku nie wykazano innych dochodów osiągniętych z tytułu zatrudnienia, które były wykazane w PIT-ie za poprzedni rok. W trzecim przypadku również nie wpisano dochodów, które wykazane były w PIT-ie w odpowiednim punkcie oświadczenia. I w ostatnim przypadku wskazano w ostatnim punkcie oświadczenia zobowiązanie finansowe w całej wysokości, natomiast nie wskazano tutaj, czego dotyczył ten kredyt, tak? Czy pożyczka i na jakich warunkach została tutaj udzielona. Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem i czy wysokość była podana. Także te osoby zostaną dopiero poinformowane o stwierdzonych nieprawidłowościach. Natomiast jeszcze odnośnie naszego tutaj tej informacji, to po otrzymaniu oczywiście tych informacji od pozostałych naczelników zostanie Państwu przedstawiona, myślę, że w następnym miesiącu uzupełnienie tej informacji. Ta informacja będzie zaktualizowana. Natomiast jeśli chodzi o oświadczenie Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego, Panowie złożyli to oświadczenie oczywiście do Wojewody. Natomiast my musimy powiedzieć, że te ich oświadczenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 25 maja tego roku, także są do zapoznania. Także tyle. Dziękuję bardzo. To teraz w takim razie ja, analiza z oświadczeń majątkowych na podstawie artykułu 24 H ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przedstawiam analizę oświadczeń majątkowych za rok 2021 złożonych przez radnych Rady Miejskiej, w tym informacje o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych, analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach. Do złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie artykułu 24 H ust. 1 zobowiązani byli przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni Rady Miejskiej. Zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych było 21 radnych. Radni złożyli 20 oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady, natomiast przewodniczący Rady złożył oświadczenie majątkowe na ręce wojewody lubuskiego. Oświadczenie majątkowe za 2021 rok radni byli zobowiązani złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. Wszystkie przekazane na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej oświadczenia były złożone w terminie. Na każdym oświadczeniu majątkowym znajduje się data jego złożenia potwierdzona pieczęcią. Przewodniczący Rady 4 maja przekazał oświadczenie majątkowe złożone za 2021 rok do Urzędu Skarbowego w Świebodzinie. Wszystkie oświadczenia złożone za 2021 rok zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin.
17 radnych wypełniło oświadczenia w sposób prawidłowy, nie stwierdzono braków formalnych ani nieprawidłowości. W przypadku 3 radnych stwierdzono nieprawidłowości. O tych nieprawidłowościach osoby zainteresowane zostały bądź zostaną poinformowane. Ponadto co do składanych oświadczeń majątkowych swoje uwagi przekazał Urząd Skarbowy i te uwagi do tych osób, co do których Urząd Skarbowy miał jakieś wątpliwości, również do tych radnych zostały przekazane. Celem wyeliminowania uchybień natury formalnej i merytorycznej radni, których stwierdzono nieprawidłowości, zostali pouczeni o zasadach prawidłowego wypełniania oświadczeń w celu uniknięcia podobnych błędów w przyszłości oddzielonymi pismami. Jeżeli chodzi o naczelnika Urzędu Skarbowego, to pisze nam tutaj, iż analiza oświadczeń majątkowych, Szanowny Panie, przesyłam w załączeniu informacje dotyczące analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Osoby, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, złożyły je po terminie. Osoby, które miały obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, to było 20 radnych, złożyło 20 oświadczeń. Nieprawidłowości stwierdzone w oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Są wymienieni również radni, ale tak jak powiedziałem, zostali już poinformowani albo zostaną. I działania, które zostały podjęte w związku z nieprawidłowościami, zalecam poinformowanie o nich wskazane wyżej osoby oraz zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność należytego, wnikliwego i odpowiedzialnego podejścia do wypełnienia obowiązku, w tym polegającego również na zapoznaniu się z treścią druku oświadczenia majątkowego oraz objaśnieniem odnośnie sposobu jego wypełnienia. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Oświadczenia radnych analizuje zatem przewodniczący rady gminy, pozostałych zobowiązanych burmistrz. Podmiot dokonujący analizy jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. I tyle. Powiem Państwu, znaczy w ogóle dziękuję za złożenie oświadczeń majątkowych wszystkim Państwu i za złożenie ich terminowo. Te błędy, które gdzieś tam się pojawiają, są niewielkie, takie wynikające raczej z jakiegoś tam niedopatrzenia czy przeoczenia. Natomiast nie wiem, jeżeli Państwo wykazujecie na przykład w jednym roku podatkowym jakąś tam pożyczkę czy kredyt i ona ma jest pozostaje rozkład, nie wiem, 11 tysięcy. W następnym roku ta kwota spada poniżej 10 tysięcy, no to ja osobiście stoję na stanowisku, że to też trzeba pokazać, bo jeżeli mi 10 tysięcy znika z oświadczenia majątkowego, to ja domniemuję, że całość jest spłacona, tak? I to jest taki najczęściej, bo że to nie znika kredyt, który, ja widzę, że on się kończy, ale jakby trzeba napisać, czy został spłacony, czy jeszcze pozostał spłatny, czy jest dalej spłacany. Taką informację zamieścić. Poza tym druga rzecz, to przy tych kredytach tam jest, to w nagłówku jest jasno napisane, co ta informacja, którą Państwo udzielacie, co ona musi zawierać. Czyli wobec kogo, jakiej wysokości, jakie warunki, kiedy, na jaki cel. Natomiast często piszemy kredyt, tam nie wiem, bank, kwota i koniec. No to w tej informacji też brakuje tych pozostałych elementów, które trzeba wskazać. Też bym prosił, żebyście Państwo zwracali na to uwagę. A pozostałe rzeczy to są takie drobiazgi chyba, z tego co ja pamiętam. No. To tyle, jeżeli chodzi o analizę oświadczeń majątkowych. Czy do tego ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Skoro nie, to dziękuję. Czy w sprawach różnych jeszcze ktoś z Państwa? Może jeszcze? W sprawach różnych? Bardzo proszę. W sprawach różnych jeszcze chciałem poruszyć tutaj temat defibrylatorów, które otrzymaliśmy jako mieszkańcy wiosek. Są one w tej chwili składowane gdzieś w świetlicach, a mogłyby niejednokrotnie ludziom pomóc, bo czekamy na kapsuły. Jako chcieliśmy zakupić kapsułę 2 lata temu, ale powiedziano nam, że będzie kupowana ogólnie dla wszystkich i tak czekamy drugi rok. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To też bym proponował w formie wniosku zapisać po prostu tak. Nie mówię tak na piśmie i tyle. W sprawach różnych pan nie słucham. Chciałbym również zgłosić sprawę zobowiązania, które wpłynęło do nas pismem 12 października 2022 roku od burmistrza, zobowiązujące świetlice wiejskie do zwiększenia temperatury na świetlicę do 18 stopni. Nie wiem, czy pan burmistrz to poważnie przeanalizował, ale już teraz przy tych dodatnich temperaturach dzieci po prostu marzną. Kiedy mają w kurtkach chodzić w tej świetlicy, nie wiem. W każdym bądź razie myślę, że należałoby się zastanowić, bo jeżeli tak dalej będzie, to my też będziemy przyjeżdżać i zbadać temperaturę w urzędzie miejskim, czy tam jest 18 stopni, czy jest 25. To tak, przepraszam za tą dygresję, ale zanim ktoś wydaje taką decyzję, powinien się zastanowić, jakie skutki to może przynieść, a skutkiem będzie po prostu powstawanie chorób i zakupienie leków, żeby leczyć te choroby. Mamy wystawiać wtedy faktury i paragony dla gminy, żeby pokrywała koszty leczenia dzieci i osób przebywających na tych świetlicach. Bardzo proszę, żeby radni w jakiś sposób wpłynęli na to, bo jest to naprawdę nieadekwatne. Nie mówiąc, że różne sposoby instalacji grzewczej mają miejsce w świetlicy. U nas jest elektryczna, w innych są kotłownie. Jak regulować tą nawet 18 stopni temperaturę? Więc uważam, że powinna ona być regulowana według racjonalnych potrzeb, a nie według przepisów, które chyba nie ma nawet przepisów. No myślę, że przede wszystkim jakaś racjonalność w podejmowaniu tego typu decyzji. I oczekujemy tu po prostu zweryfikowania tej decyzji ze strony burmistrza. Jeżeli nie, będziemy nagłaśniać to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, żeby nam radni się zajęli sprawą i przyjęli, przykręcili i odkręcili. Czy jeszcze ktoś z Państwa sprawa różne? Pan radny Prałat. Szanowni Państwo, chciałem się zapytać. Widzę, że jest Pan Bogusław, bardzo lekkie odpowiedzialny za ochronę cywilną. Jak wygląda sytuacja z naszymi pomieszczeniami na terenie gminy? Czy są takowe, bo się mówi o schronach i ich stanie ewentualnie w sytuacji zagrożenia? Błędowska. Ale już pewnie. Tylko do mikrofonu prosił, głośno, wyraźnie, bez ujawnienia tej tajemnicy, nie? Nie. Ale już pewnie. Znaczy ja nie wiem, czy nie. Witam wszystkich serdecznie. Takich schronów i też ukryć się nie mamy. Dziękuję. I plus. Panie Tanio. Dobrze, dziękuję, że się sprawa różnych. Ja się śmiejemy, zobaczymy jak długo. Napłynął Lugola dwa dni, czy ile, Pani Jadziu? Na co? Napłynie Lugola. Nie wiem, może niektórzy już nie mają. Trzeba składować. Dobrze, ile pociągniemy? Sprawy różne, Pan Kubacki. Pytanie do Pani Burmistrz, czy nasza gmina ma zamiar ściągać węgiel po prostu, żeby przygotowała jakiś plan dla ludzi, którzy będą chcieli kupić obok. Do przełaskiwania. Służą się do wojewody w tej sprawie i czekamy na decyzję ze strony wojewody. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma sprawę? Trzeba zmienić przede wszystkim. Dobrze, skoro nie ma więcej spraw, dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej sesji. Porządek obrad został wyczerpany. Zamykam 46.